Cześć, to Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku pootwieramy sobie skrzyneczki i wymaksujemy nowego zadymiarza Baza. Przy okazji zapolujemy na nowy Star Power oraz gadżet. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to nie zapomnij strzelić subika z dzwoneczkiem głową, tak, ażeby ci zadzwoniło i będziesz wtedy na bieżąco z kontentem z Gry Brawl Stars. Teraz polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję ślicznie za wsparcie, jesteście kochani. Pamiętajcie, że kod Farel w sklepie resetuje się co tydzień, a wystarczy, że klikniecie w pierwszy link, który znajduje się w opisie, a wtedy go odnowicie na tydzień. Jeżeli decydujesz się na jakieś zakupy w grze Brawl Stars, nagraj krótki filmik, podeślij na mój e-mail kodfarel@gmail.com. Jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Po obejrzeniu tego odcinka zapraszam wszystkich na Pixie Shop po przekozackie koszulki z joystickiem i nie tylko. Do każdego zamówienia też są wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami. Zapraszam! Moi drodzy, jesteśmy na moim koncie i wita was letni Mortis. Zobaczcie, jaki jest przekozacki. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Ja powiem szczerze tak, ja go wygrałem u JJ-ki na odcinku. W odcinku win równa się skin. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału JJ-ki, no to mój drogi przyjacielu, musisz to zrobić w tym oto momencie. Zjedź troszeczkę w dół i zasubskrybuj kanał JJ-ki. Link jest w opisie. Moi drodzy, wybieramy naszego nowego zadymiarza. Pyk. Zły bas, chromatyczny. Skakujemy w nagrody i pootwierajmy sobie małych skrzynek troszeczkę. Co jest? Uwaga! No i o to chodzi! Pierwszy Star Power! No i to mi się podoba! Super Kleister! Turne eksplozje lepkiej bomby i super ataku Squeaka z powalnieniem przeciwniku za 4 sekundy. Kurczę, powiem wam szczerze, że zapomniałem totalnie, że jeszcze nie mam Star Powera do Squeaka, ale mega się cieszę, że od razu od buta wypada, więc super. Lecimy z kolejną skrzyneczką. Mamy też do odebrania gemy. Pięknie. Kolejna skrzynka. Punkty mocy do baza. Ale wiecie co? Ja chyba popełniam błąd. Ja popełniam błąd. Przecież mam jeszcze dużo punktów mocy do rozdania. A jak nie rozdam tych punktów mocy, to one po prostu zostaną później zamienione na skrzynki. A ja wolę skrzynki sobie zostawić. Czy jeszcze są gdzieś punkty mocy? Tutaj. Czy przypadkiem czegoś nie minąłem? Plus stuwa. To jest kolejny poziom. Pięknie. Jeszcze są gdzieś punkty mocy. Plus 200. Załadujemy wszystko. Plus 200 dostał. Dostał plus 200. Plus 100. Nie no, ten bas jest mega łakomczuchem, że on to wszystko zjadł. Dobra, jest jeszcze jedna 200. Klepujemy. Plus 200 znowu. Dobra, nie. Poczekajcie. Sprawdźmy. Ulepszmy sobie go. Siódmy poziom. Ósmy. No i nam brakuje. Faktycznie. Brakuje nam tylko 20 coś punktów. Dobra. Te punkty mocy dozbieramy sobie ze zwykłych skrzyneczek. 4, okej. Okay. Duża skrzyneczka. 15, okej. Okay. O! Chyba full. Chyba już jest full. Tak jest, moi drodzy. To jest chyba wymaksowana prawie że postać. Wy teraz, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę. Tak jak pokazuje wam Bas. Dwie łapeczki w górę. A teraz ulepszamy go na poziom 9. Mamy to. Tak jest. Brakuje nam teraz gadżetu i Star Powera. Więc od razu, jak co mamy zrobić? Otwieramy, moi drodzy. Otwieramy duże boksy. Boom! Nic, gold. Boom, także nic. Mega boksik może niech wjedzie. Bow. Okej, okay, bonus. Słabo. Duża skrzynka, też nic. Kurczę, powiem wam tak, że zawsze tak jest. U mnie zawsze tak jest, że z pewnością nie uda się nic wydropić. Odbieramy gemy. Jest, mamy to. Tak jest, gadżet, zapasowa bojka. Natychmiast uzupełnia wskaźnik super ataku. Ale kolejna bojka nie ogłusza przeciwników. No dobra. Lecimy dalej, może uda nam się jeszcze dropić Star Power. Dobrze mówię? Ja nie mam Star Powera. Nie, nie mam Star Powera. Ja jestem czasami taki zakręcony, że nieraz mam coś odblokowane, a staram się dalej to odblokować. Nic, nic, nic. No halo. Czy może być pan Mega Boksik taki łaskawy i... Albo pan Boksik i żeby mi wyskoczył? Star Power? Też nic. Nic, nic. To jest po prostu, moi kochani, dramat. Nie no, wy musicie chyba im pomóc, moi drodzy. Musicie im pomóc. Jeszcze jak ktoś się zostawił łapeczki w górę, to potrzebuje waszej pomocy. Klikaj teraz lajka i z tego boksa wyskakuje. Raz, dwa, trzy, klikasz. No i dziękuję ci ślicznie, bo teraz mamy Star Power! No dobra. Z tego co widzę, to mamy aktywuj system Windows w prawym dolnym rogu po ostatniej aktualizacji. Super. Ale nieważne. Pakiet odznak. Dla was specjalnie pakiet odznak odblokuję, moi drodzy. Proszę bardzo, poko, nani i czeki. Najbardziej zadowolony jestem
Z Jackie, bo zostawia łapkę w górę, aby te zostawcie łapkę, nie? Duża skrzynka, no i to tyle. Gold, duża skrzynka. Nie, no to jest rozbój biały dzień. A wiecie, co jest najlepsze? Że jak się sklep zresetuje, to ten Star Power od razu będzie w sklepie następnego dnia. No ale wy dobrze wiecie, że to jest dla mnie takie wyzwanie, żeby wydropić. Bo ja wierzę cały czas w tą gierkę, że ta gierka dzisiaj mi jeszcze pozwoli nacieszyć się nowym Star Powerem. No i jak widzimy, chyba byłem w dużym błędzie. Moi kochani, specjalnie dla was odpalam kolejny pakiet odznak, więc na 3-4 zostawiasz łapkę, odpalam. I wypada legendarna plakietka do legendarnego zdymiarza. Raz, dwa, trzy, klikamy i jest! Jest! Wow, Frank, Jackie, Nani. Dwa razy Jackie. Nani. Nani jest spoko, bo ona klaszcze w rączki, więc Nani mega urocza plakietka. Dziękuję ślicznie. Kolejna do mojej kolekcji. Odblokowywujemy, no i co? Mega skrzynkę? Dobra, mega skrzynka, niech będzie! No i co? Tylko gold. Kolejna mega skrzynka, uwaga! Znowu nic. Kolejna mega skrzynka. Znowu nic. Nie no, widzowie, pomóżcie jakoś, nie wiem. Powiedz mu coś. 640. Kolejne gemy. Że ja cały karnet wydam na głupi Star Power, który jutro się i tak pojawi w sklepie. Nic. Mega skrzynka kolejna. Jest! Jest w końcu. Udało się. A to nie to do Squeaka. Dlaczego do Squeaka? Reakcja łańcuchowa. Każdy przeciwnik w strefie rażenia. Lepki bong, by zwiększa obrażenia od bomb. No, pięknie. Ale miało być do nowego zadymiarza baza, a nie do Squeaka. Kolejna skrzynia. Nic. Mega skrzynka. Gold. Mega skrzynka i też nic. Jeju, to jest niemożliwe, że nic nie trafiam. Ostatnia mega skrzynka i bonus. Moi drodzy, no niestety. Zrobiłem co mogłem specjalnie dla was. Odpaliliśmy cały karnet zdymiarski. No niestety nie udało się odblokować nowego Star Powera. No musicie zostawić łapkę w górę, a my bierzemy naszego nowego zadymiarza. Tryb solo i lecimy. Dobrze, testujemy sobie nasz nowy gadżet, który już nie ogłusza przeciwnika, ale dzięki temu ładuje nasz się pasek ulta od razu, na maksa. Więc to jest mega ciekawe. Ej, że tutaj nikogo nie ma na środeczku. Ja tutaj normalnie bazem wjeżdżam na pełnej. Nita, raz, dwa, trzy. Porobiona, elo. Jest i Jackie. Jackie z kimś tam się klepie stickiem. Siema, Jackie. Ja to kroję. I robię ci mordobicie, że tak powiem. Pyk. Mordobicie, mordo, przyciągam się do Penny. Łokieć. Leży. No i pięknie. Odpalamy gadżet. Mamy od razu całego ulta. Czy wy to widzicie? To jest po prostu coś pięknego. Siema, Bully. Przyciągam się i cię nokautuję. Ciach. Dobra. Łatwo. Powiem wam tak. To było po prostu za łatwe. Jestem numerem jeden. Zagrajmy sobie teraz jakieś duo. Duo z jakimś randomikiem. W naszej drużynie, moi kochani, jest dzisiaj kto? Erika. Elo, Erika. Siema. Dobra. Bierzemy tutaj skrzyneczkę jedną, drugą. Jak ja tą szelkę nokautuję? Patrzcie. Bomba. Ciach. Ha! Łatwo. Odpalam gadżet. Przyciągam się do środek. Ciach. Otwieram te dwie skrzyneczki. Penny. Muszę uciekać. Nie złapałem się niczego. Najgorzej. Ginę. Żyję. Dobra. Ten poko raczej mi nic nie zrobi. Ciach. Bomba. Dobra, kroję to. Siema, byczku. Emotka. Ciach. Bomba. Jeszcze nie ma wielkiego starcia. No i właśnie. O to chodzi. Ja teraz się zaraz do chłopa jakiegoś przyciągam. I go leję. O, tam jest jakaś klepa, więc chyba oni są tam. Erika, nie panikuj, Erika. Dobra, ja zrobię to tak, patrzcie. Ciach, do Shelly. Ciach. Leżą. Nie, no to ta gierka jest za prosta na tym poziomie puszek. Dobra, to zagramy sobie nowy tryb Basket Brawl, który dzisiaj tak naprawdę został dodany do gry. Lecimy. Zadyma pod koszem, zadyma pod żabką, moi drodzy, lecimy. W naszej drużynie jest Shelly, przepraszam, Jackie, El Primo, Carl i Jessie. Dobra, tego Colta, dobra, Colt porobiony. Nie no, czy wy nie potraficie grać w koszykówkę, widzowie? Patrzcie, moi drodzy, i się uczcie. Za trzy, hop! Nie trafiam, dobra, lol! Ja mówię, że oni nie potrafią grać, a sam nie potrafię rzucić do kosza w Brawl Starsie. No to pięknie. Wow, pięknie, 2-0 do nas. Cox. No i pięknie. Rocky, że on tak wyjaśnia. Patrzcie na to. Szybka szarża. I lejemy ich ostro. Szarża i lejemy ich ostro. Tak jest. No i trafiasz, Jackie.
Ładnie! 6-0. Szybka szarża, przyciągamy się. No i to jest taktyka. To jest taktyka. Moja, no dajcie coś rzucić, panowie. Nie bądźcie tacy, co? Trafił! Trafia, no kurczę! 10 dnia, niesamowita sprawa. Jak on to zrobił? Ładnie. Dobrze, moi drodzy, zagrajmy sobie teraz ostatni meczyk, czyli knockout, i przetestujmy nasz nowy gadżet, dzięki któremu z pewnością będzie mi łatwiej wygrać, ponieważ od razu nabijam sobie ultimate attack. Schowam się na razie w krzaki. Tutaj Barley jest na blisko i ja mogę go złapać, znaczy przyciągnąć się do niego, ale nie ma to chyba najmniejszego sensu. Bombardujemy go teraz, leży, cofamy się trochę. Mogę zszarżować szelkę, ale nie ma chyba sensu to na razie. Nie, jest sens, bo i tak straci mi się ultimate attack. Ultimate attack, ultimate attack. Lecimy dalej, nabijamy sobie znowu gadżecik i teraz przyciągniemy się do Barley'a. Gdzie taki Barley jest? Barley jest tam. Hop! Nie złapałem go. Uciekam. Muszę uciekać od szelki, bo ta szelka mnie chciała znokautować. Porobiła go! Co? Parel kontra szeli. Przyciągam się. Unik. Ciach. Dobra, przeżyłem to jakimś cudem. Nie wiem jakim, ale przeżyłem. To jest jakiś baranek, moi drodzy. Przyciągamy, nokautujemy. Ładnie, łatwo. Także, moi drodzy, zamiarze, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiam łapeczkę w górę. Subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś nowy. Wbijaj na PixShop po przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Wspierajcie z kodem FARAL, jeżeli robicie jakieś zakupy. A my widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!